Witam Was wszystkich w grze Sniper Elite. Mamy tutaj taki mały samouczek. Sniper Elite V2, chciałbym rzec nawet. Tak, mamy lornetkę. Możemy sobie pod przyciskiem B używać jej. Teraz uda się w kierunku budynku oznaczonego, czyli psadem. Z shiftem, kurde, wyskoczyło mi to. Z shiftem sobie biegamy. Dobra, super. Ten samouczek, on jest chyba obowiązkowy. Z pacem się wspinamy. Weszliśmy do budynku i zaraz zaczniemy się tutaj. XZ, czyli wybieramy sobie tutaj te przedmioty, które mamy w ekwipunku. Broń oczywiście standardowo scrollem, ale tutaj teraz na razie nie mam. F, używamy wyposażenia, czyli mamy kamień. I możemy sobie ten aha, tutaj mamy sobie, dobra, mamy sobie wybrać pułapkę, minę. Mamy sobie tutaj wcisnąć F. Następnie mamy sobie to pociągnąć tutaj i wcisnąć F. Jest, pułapka mina założona. Jep, dobra. Przez nikogo do położenia. Przygód zdjęcia, dobra. Lecimy sobie do budynku naprzeciwko. Tutaj jak widzimy, aha, to teraz nie widzimy. Tam sobie stoi gościu. Przykucnięcie, mamy sobie tam dojść. Dobra, mamy sobie wybrać teraz kamień. Wycelować i zwolnić. O, to, no okej. Okay. Mamy kamień. Ciach. Aha, co to było? Patrz, no, szwabki sobie tam poszły. Dobra, jesteśmy tutaj. No więc teraz sobie gramy, tak? Na plac przedtową sad. Boże. C, kładź się, idź na plac. No niestety, ten samouczek musimy przejść. Dla wielu początkujących graczy, w tym dla mnie, jest to przydatne oczywiście, ponieważ no nie wiemy, jak to tam steruje się dokładnie. No, to taki samouczek na pewno ukryje się za osłoną Q. Czyli tutaj, tak? Dobra, okej. Okay. Lewo. Prawo. Super. 3, wybierz pistolet. Okej. Okay. Tak. No i wkładam strzelę, czy tu. Przytrzymaj, puść strzał. Aha, czyli coś takiego. No dobra. Trafienie w głowę. 105 punktów. Yeah. Mogłyby być 102, byśmy byli jak rudy. Przedmioty wyposażenia mam użyć i coś tam gdzieś tam rzucić. Nie wiem, nie widzę tej szwabów, ale okej. Okay. Aha, dobra, jest tutaj ciało jakieś. Tak, mina lądowa. Montujemy sobie tą linę niby, znaczy minę. Teraz mamy sobie tam popierdalać na te schodki. Z pacem oczywiście skaczemy. Tak, żeby nie było. Snajper generalnie polega na tym, że postać niezauważalna i tłucze wszystko. Więc my jakby poruszamy się zawsze, jak nie w przykucnięciu, to po prostu. Dobra, wjechało jakieś auto, to można to zabić pewnie. Generala. Piękne kozaki. Von Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. Myślę, że zaraz mu tą twarz troszeczkę zreperujemy. Jakąś kulką. Kulą dokładnie. Kulą nogą. I had a clear shot. Wiem, że to besides pressure on the trigger, and it was good night meeting you, Major. Just a question of choosing my moment. Dobra. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim. And then... shoot. Ciach. Tam mieliśmy zaznaczone, że celowałem w głowę, a dostanie w biodro. No i jaja mu urwało.
No i teraz oczywiście walczymy, tak? Walczymy dzielnie na polu, na polu boju. Na polu. Schowaj się za osłoną. Gdzie tu do nas strzelają? No weź, strzelaj, chłopie. Pamiętajmy o tym, żeby mieć przeładowany karabinek. Na pewno nam to ułatwi pracę. Po obojczyku. Czego wy tu, kurde? Padają jak kaczki. No dobra, nie widzę tutaj już żadnych obiektów, którym bym mógł się zainteresować. Mam chyba stąd wyjść. Okej, oczywiście poruszamy się troszeczkę. Ja w niego celuję, a on tutaj. Takie jaja. Spierdalać. Dobra. Przeskok. Ciak, pojedziemy się. Nie za bardzo możemy tam chyba uciec. Bo nam czołg w paradę wjechał. A tam mamy jakiś taki murek, tam mamy punkt kontrolny, do którego musimy spierdzielać. O szwak, kurde. Z karabinku nawalają. Dawaj, chłopie. Udało się. Udało się. No, klasyka. Oczywiście zdążyliśmy o włos. Musimy gdzieś tam dostać. Widzicie, co to jest? No to bum, nie? Kto to zrobił? No oczywiście, że... A, my tutaj mamy karabiny pułapki. No strzelaj, chłopie. No w końcu. Się zestresowałem. Kurde. Nie no, muszę sobie kucnąć, bo to tak nie może być. No powiem wam, że beznadziejnie mi to idzie. Jakoś tak na styk. Tam jeszcze chyba mamy? Nie mamy już. Musimy oczywiście sobie przeszukać zwłoki. Findet ihn, ist hier irgendwo. Sucht ihn. Sucht weiter, findet ihn. Haltet die Augen auf. Ich werde dich finden. Schaut euch um. Zwłoki przeszukujemy także literką E. Sucht weiter. Sucht weiter, er ist hier irgendwo. I warto, dlatego że... Schaut euch um. Znajdujemy właśnie granaty, znajdujemy jakieś miny, znajdujemy jakieś inne duperele. Zobaczymy, gdzie oni gdzieś prychają. Thank you.
Prince Holder. Dobra, ja sobie tam biegnę. Do tej chatki. Myślę, że tutaj będziemy bezpieczni. Przykucnijmy sobie. Tury, 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 tury. Tam już widzimy. Wiem, co się narobiło. Zabijać! Przeładujmy. Coś mi tu jeszcze strzela. I perek! Trafienie w głowę. Dobra, to się było uspokoiło już. Możemy sobie wziąć lornetkę. Jest okej, dobra. Nie rozdrabniajmy się tak za długo, bo... będziemy tą grę przechodzić. Myślę, że zaraz będzie jakiś punkt kontrolny, gdzie będzie... jakiś zapis. Snipera. O, nie był to snajper. A nie, snajper chyba. Następny. Chłop, tak? Nie. Spójrzmy, gdzie padają strzały. Kabu. Rekord świata, tak? Ho. Chyba jemu swastykę odstrzeliłem z zęba. Rozejrzyjmy się może lornetką. Dlatego, że tutaj mamy jakoś tak, że w momencie, kiedy wciśniemy prawie przez myszy, lornetka, gdzie snajperka ustawiona się tam, gdzie lornetka. Tyle mamy dobrze, że możemy sobie tutaj przybliżyć znacznie. Już wam pokazuję. Wciskamy prawy. Ciao. No wiadomo, że jeszcze tutaj jest zasada balistyki. No ale... Czyli ten wiatr. Czyli ten wiatr. Wszystko trzeba pod uwagę brać. Okej. Okay. Że właśnie nie wiem, czy tutaj trzeba, czy ja nie zacząłem grać jakoś gówniano. Jakiś poziom trudności, taki słaby. Może to da się później zmienić, zobaczymy. Jak na razie bawimy się w snajpera. Von Eisenberg was dead. Okej. Okay. I was committed now. Both the Russians and Germans would know I was in play. Do przodu. Four to go.